Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny lipcowy dzień! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka! Tik-tak, tik-tak, tykają wskazówki, przesuwają się trybiki, a mechaniczne serce bije w ich rytm, czyli dzisiaj, kochani, coś zupełnie innego na kanale, tak jak i na blogu. Razem z wydawnictwem Sine Qua Non, do którego link znajdziecie poniżej, zapraszamy Was na wyjątkową powieść zupełnie innego gatunku, czyli Clockbang. Specjalnie dla Was pierwszy tom serii Wojny Alchemiczne, czyli Mechaniczny i Jana Trogillisa. Jax jest klakierem, czyli mechanicznym człowiekiem napędzanym mocą alchemii. Jest niewolnikiem bez duszy i woli, który służy swojemu panu, swojej rodzinie, ale przede wszystkim Królestwu Niderlandów. Jest ograniczony niezbywalnymi prawami zaklętymi w jego żyłach i nie posiada wolnej woli. Jednak Jax szuka wolności i wyzwolenia, a coś w jego nakręcanym sercu pozwala mu wierzyć, że jednak bunt jest możliwy. Czy zegarmistrzowie kłamią? Podstawa fabularna mechanicznego to tak dobrze znany motyw buntu maszyn przeciwko swoim stwórcom i bunt niewolników przeciwko swoim panom. Jednak to, co wyróżnia powieść, jak i całą serię Jana Trogillisa, to clockbankowy, alternatywny świat. Co to oznacza? Inną rzeczywistość. Ludzkość obrała po drodze nieco odmienny kierunek, zawiesiła się i zaczęła wykorzystywać technologie XVI-wieczne, chociażby wynalazki Leonarda da Vinci. Mechanizmy. No właśnie, to podstawa tego gatunku. Trybiki, sprężynki, kabelki, wiązania, wszystko w duchu zegarmistrzowskiego rzemiosła. Alchemia. Ale skoro nie ma elektryki, nie ma pary, nie ma mocy, no to co jest? Jest alchemia oczywiście i jej niezwykłe tajemnice panowania nad pierwiastkami. Chyba nigdy do tej pory nie miałam jeszcze do czynienia z clockbankiem w literaturze, dlatego że ten podgatunek science fiction do tej pory kojarzył mi się raczej z takimi pomniejszymi, przygodowymi grami. Zdecydowanie nie jest to gatunek dla wszystkich i może on odrzucać laików. Jego specyfika sprawia, że docenią go przede wszystkim koneserzy gatunku, ci, którzy już go dobrze znają. Co prawda mechaniczny Jana Trogillisa oparty jest o uniwersalne koncepty buntu sprzeciwu przeciw władzy, ale jednocześnie wypełniony jest po brzegi tym, co dla clockbanku najlepsze i wyjątkowe. Przyznam się, że w moim przypadku działa tutaj bardziej fascynacja samym tematem wolnej woli i próbą odpowiedzi na pytanie, czy maszyna może posiadać duszę. Co prawda o wiele bardziej wolę cyberpunk niż clockbank, ale sam temat sprawił, że mechaniczny po prostu mnie wciągnął. To powieść skonstruowana z zegarmistrzowską precyzją. To jest dopiero początek serii, dlatego tutaj wszystko dopiero się rozkręca i bardzo łatwo wejść w ten oryginalny, niezwykły świat. Ogromnie polecam clockbankowym maniakom, tym, którzy już od lat siedzą w temacie, ale także tym, którzy dopiero chcieliby zacząć przygodę z tym gatunkiem w formie literackim. Mechaniczny Jana Trogillisa na pewno się do tego nadaje. A teraz niespodzianka, dlatego że wydawnictwo Sine Qua Non przygotowało dla Was 3 egzemplarze mechanicznego do rozdania. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmikiem dacie mi znać, że chcielibyście otrzymać egzemplarz mechanicznego. Rozdanie trwa przez tydzień do 5 sierpnia do północy. I to wszystko na dziś. Za książkę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Sine Qua Non, a Wy pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads i oczywiście, kochanie, po więcej mechanicznego zajrzyjcie koniecznie dzisiaj na bloga i jeżeli Wam się podobał ten filmik, to nie zapomnijcie dać łapek w górę, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!